Naprawdę? Sushi? Zabijasz to? To chodźmy już, powiedzmy. Od sturyżowego. Proszę, idź przodem. Dzisiaj oprócz tego, że pokażemy wam kilka fenomenalnych gier, powiemy wam, jak wygrać super wypasiony komputer, tak żeby te gry rzeczywiście wyglądały fenomenalnie. Oglądajcie uważnie. Zaczynamy. Dzisiaj pożałujecie, że zaczęła się wiosna i zatęsknicie za śniegiem, za sprawą gry SSX Blair. Walka z hitlerowcami czy walka z pikselami? Przed wami recenzja Medal of Honor Vanguard na PlayStation 2. Kolejna genialna strategia na rynku. Maelstrom to nasza recenzja tygodnia. Jedna z najbardziej popularnych gier MMO, Second Life, trafiła pod lupę FBI. Hazard, który uprawiany jest w grze, okazał się nielegalny. Kontrola FBI nie byłaby potrzebna, gdyby nie to, że wirtualne pieniądze z Second Life, Linden dolary, można wymienić na prawdziwe zielone. To kolejny dowód na to, jak gry przenikają się z rzeczywistością, jak wirtual przenika się z realem. Wystarczyłoby powiedzieć, że największe sklepy, największe redakcje czy butiki mają swoje siedziby w grze Second Life. Ba! Nawet zespół YouTube zagrał tam wirtualny koncert. Far Cry to gra, której przed 3 laty nie przeoczył żaden szanujący się fan FPS-ów. Po tropikalnej wyspie biegał cały świat, a tytuł trafił do czołówek wszystkich rankingów gier. Twórcy z firmy Crytek we wrześniu będą mieli dla nas kolejny hit i słowa hit używam z pełną świadomością, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Za sprawą ulepszonego silnika graficznego CryEngine 2 obsługującego DirectX 10 gra wygląda rewelacyjnie. Dżungla, po której biegamy i w której strzelamy m.in. do kosmitów, wygląda lepiej niż ta, którą widzieliście w Predatorze, ba, nawet lepiej niż dżungla na żywo. Ba! Każdą roślinkę, każde drzewko w tej dżungli możemy rozwalić. Ten silnik graficzny DirectX 10 jest po prostu niesamowity. Możemy wziąć na przykład kwiatka złożonego z płatków, pistolet, celować po kolei w każdy płatek i robić kochanie kocha. Fenomenalnie to wygląda. Te kwiatki wszystkie możemy rozwalać my albo nasi kompani, bo nie działamy w pojedynkę. Niestety nie możemy naszym żołnierzom wydawać rozkazów, trochę szkoda. Tryb dla jednego gracza zaplanowano na jakieś 10 godzin, to trochę krótko, ale mamy to sobie odbić w trybie multiplayer, w którym niestety zabrakło trybu kooperacji, niestety nie można mieć wszystkiego, ale do września komputer obsługujący DirectX 10 trzeba mieć koniecznie. Już niedługo pojawi się dodatek do fenomenalnej strategii Medieval 2. Będzie nazywał się Kingdoms, ukaże się pod koniec wakacji i zaoferuje możliwość podbicia nowego świata. Konkretnie w Kingdoms będziemy podążali śladami Hernana Corteza i podbijali Meksyk. Tak jak PlayStation 2 miało Gran Turismo, tak pierwszy Xbox miał Forza Motorsport. Ale ponieważ nadeszły czasy konsol następnej, czyli nowej, czy już tak naprawdę obecnej generacji, pora na grę, na wyścigi, na miarę naszych czasów, na miarę możliwości naszych nowych, lśniących konsol. Już niedługo ukaże się Forza 2. Forza Motorsport 2, konkretnie tak brzmi pełny tytuł tej gry. Twórcy postawili na realizm, zatrudnili prawdziwych mechaników samochodowych, prawdziwych kierowców po to, by samochody prowadziły się jak prawdziwe. W związku z tym w Forza Motorsport 2 rozgrzane hamulce będą działały zupełnie inaczej niż zimne, tak samo opony. Samochód będzie inaczej jeździł na pełnym baku, inaczej na oparach, a płyn jodełkowy do spryskiwaczy będzie pachniał inaczej niż cytrynowy i tak dalej, i tak dalej. Forza Motorsport 2 będziemy mieli nie 100 samochodów, nie 200, nie 250, nie 275, a 300 super fur, w tym takie klasyczne, wymarzone przez wszystkich amatorów wyścigów marki jak Ferrari, Porsche czy Lamborghini. Do dyspozycji dostaniemy 60 torów z tak słynnymi jak Laguna Seca czy Silverstone na czele. No oprócz tego charakterystyczne dla Xboxa 360 parametry gry, czyli grafika w rozdzielczości 720p i bardzo rozbudowany tryb multiplayer. To wszystko Forza Motorsport 2 na nas i na was czeka. Premiera planowana jest jeszcze przed wakacjami. Fear, mrożąca krew w żyłach, gra będąca połączeniem strzelaniny i horroru, trafiła właśnie na PlayStation 3. Tym samym wszyscy posiadacze tej konsoli, których w Polsce jest około 8, mogą się cieszyć tą rewelacją. Otóż to, jeśli nie mieliście z nią do czynienia ani na PC-cie, ani na Xboxie 360, to najwyższa pora i ewidentna konieczność naprawić to niedopatrzenie.
II wojna światowa. Nie ma chyba gracza, który jeszcze by w niej nie uczestniczył i nie otarł się o śmierć na którymś z jej frontów. Ten największy w dziejach konflikt przetoczył się przez każdą z konsol i każdy z komputerów w każdej z możliwych form. Temat się wyczerpał, formuła się trochę wypaliła, ale gry, w których mamy okazję dać łupnia hitlerowcom, wciąż wyrastają jak grzyby po deszczu. Medal of Honor Vanguard jest kolejnym, ale już na wstępie musimy przyznać, że jest to prawdziwek, nie purchawka. Tym razem wcielamy się w żołnierza amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To oznacza, że każdą z czterech operacji, w których weźmiemy udział, rozpoczniemy ze spadochronem na plecach. Nie w każdym przypadku zdąży się on otworzyć, ale gdy już to nastąpi, to my zdecydujemy o miejscu lądowania. To, gdzie odetniemy linki spadochronu, nie ma kolosalnego znaczenia i wpływu na dalszą rozgrywkę, ale wiąże się z dodatkowymi bonusami, na przykład w postaci lepszego rodzaju broni. Będziemy walczyć na słonecznej Sycylii, w pełnej wiatraku w Holandii oraz za linią wroga w Niemczech. Od momentu lądowania aż do kolejnego skoku niestety nie czeka nas nic, czego byśmy już wcześniej nie widzieli lub nie przeżyli. Będziemy zdobywać mosty, wysadzać działa uniemożliwiające przeprowadzenie desantu, bronić kluczowych pozycji, czy wreszcie starać się, by zlikwidować czyhających na nasze życie snajperów. Całość jednak wykonano z nerwem. Do bólu liniowa rozgrywka nie przeszkadza, a nawet pomaga. Z jednej akcji jesteśmy popychani w drugą, tak że nie mamy chwili wytchnienia, bo cały czas coś się dzieje. Bomby wybuchają, kule świszczą, a Niemcy są jeszcze bardziej zawzięci niż zwykle. Nawet na najniższym poziomie trudności starają się uciekać spod ostrzału i utrudniać nam życie. Na szczęście mamy ze sobą kompanów. Nie możemy wprawdzie wydawać im rozkazów, ale ich obecność czasem się przydaje. To nie banda tchórzy, za których wszystko trzeba robić samemu. Chłopcy walczą dzielnie, a kiedy trzeba, służą radą. Na przykład, żebyśmy za bardzo nie wychylali głowy. Jeżeli chodzi o efekty wizualne, nie ma się co oszukiwać. Trudniej będzie je docenić tym, którzy mają za sobą next-genowe Call of Duty 3. Trzeba jednak przyznać, że jak na możliwości wysłużonego PlayStation 2 jest bardzo dobrze. Nic lepszego posiadaczom tej konsoli, przynajmniej w tym gatunku, już się nie przydarzy. Medal of Honor Vanguard niczym nie zaskakuje, ale też w żadnym aspekcie nie zawodzi. To powtórka z rozrywki na wysokim poziomie. Grę wydano w polskiej kinowej wersji językowej, dzięki temu teraz wszyscy dowiedzą się, po co tak naprawdę strzelają. Ale jeszcze w tym roku ukaże się nowy Medal of Honor, nowogeneracyjny Medal of Honor, czyli Airborne, więc w Vanguard grajcie tylko jeśli musicie. Mniej więcej w tym samym momencie, w którym w naszych kinach po raz trzeci zagoszczą Piraci z Karaibów, ukaże się gra bazująca na tej produkcji. Będzie się nazywała tak jak trzecia, ostatnia część tej trylogii, czyli Piraci z Karaibów na krańcu świata. Gra będzie prostą, ale bardzo widowiskową zręcznościówką i prawdopodobnie rozwinie wątki fabularne nie tylko z trzeciej części, ale również z drugiej części filmu. I co najważniejsze, ukaże się na wszystkie możliwe platformy, czyli na PC-ty, PS2, PS3, Wii i Xbox 360. Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po premierze nowego Command & Conquer. Tymczasem programiści z Codemasters oddają do naszych zgranych po łokcie rąk kolejną dynamiczną strategię czasu rzeczywistego. Jakoś tak dziwnie się składa, że dominującym ostatnio motywem w większości standardowych RTS-ów jest zagrożenie ekologiczne. Nie inaczej jest i tym razem. Smog i ruiny, ewentualnie połacie wysuszonej pustynnej przestrzeni, to dwa przewodnie motywy maelstromowych pejzaży, w jakich przyjdzie nam toczyć zażarte boje. Mimo że fabułę programu oparto na prozie Jamesa Swallowa, brytyjskiego pisarza science fiction, nie doczekamy się w niej niczego odkrywczego ani przełomowego. Oto do naszej dyspozycji oddano dwie najzupełniej standardowe, zwalczające się rodzime frakcje oraz bezwzględnych kosmicznych najeźdźców na dokładkę. O ile oba pierwsze oddziały, technokraci oraz rebelianci, doskonale wpisują się w ogólny krajobraz postnuklearnej ekologicznej zagłady, tworząc nastrój rodem z kinowego przeboju, o tyle nasi gwiezdni przybysze ze swoimi kolorowymi biotycznymi mutantami, niemal żywcem wyjętymi ze StarCrafta, nieco rozbijają spójny krajobraz. Podobnie mają się sprawy ze ścieżką dźwiękową, notabene zasługującą na uznanie, jednak nie pasującą do tak mrocznie zapowiadającej się scenerii. Zwłaszcza w pierwszych aktach utwory wywołują u gracza poczucie konsternacji i zdziwienia, podczas gdy powinny zagrzewać do krwawej jatki. Szata graficzna to jeden z większych atutów programu. Szczegółowa grafika w połączeniu z dynamiczną rozgrywką, w której bez najmniejszych problemów mogą uczestniczyć setki pojedynczych żołnierzy, zapierają dech w piersiach. Jednak ceną za ten luksus są bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Maelstrom to kolejna gra łącząca strategię RTS z uproszczonymi elementami RPG. Tu bardzo ważne są zależności pomiędzy bohaterami. Często z jednej frakcji mogą się oni nie lubić, mogą też sobie nie ufać.
No właśnie, te elementy RPG przejawiają się również tym, że możemy rozwijać swoją postać. To znaczy możemy stworzyć sobie na przykład takiego małego Rambo, który nie będzie miał może siły uderzeniowej i całej armii, ale że to będzie bardzo skutecznie kąsał przeciwnika. W grze spotkamy się z dwiema technicznymi innowacjami nieco odróżniającymi Maelstroma od konkurencji. Po pierwsze, każda frakcja dysponuje liderami, wyspecjalizowanymi jednostkami dysponującymi specjalnymi umiejętnościami i większą mocą ognia od pozostałych. Każdy taki boss może być kierowany bezpośrednio przez gracza, co na kilka chwil zmienia charakter zabawy w strzelaninę z widokiem zza pleców naszego bohatera. Jest to dość miła odmiana, pozwalająca odpocząć od bitewnego zgiełku widzianego z górnej perspektywy. Druga nowość to możliwość w pełni świadomego przekształcania otoczenia i ukształtowania terenu, pozwalająca na odwrócenie dotychczasowych standardów pola walki. Teraz środowisko dostosowuje się do naszych możliwości, my zaś zyskujemy większy komfort przy dobieraniu strategii. Zwłaszcza, że nasze jednostki nie należą do najsilniejszych i w bezpośrednim starciu znacznie ustępują każdej z pozostałych stron. Maelstrom to ciekawa, choć nie pozbawiona wad alternatywa dla niedawno wydanej Wojny o Tyberium. Jej atutem jest ciężki, mroczny klimat i zaawansowana, szczegółowa grafika. Niestety SI naszych jednostek oraz zbyt chaotyczne dowodzenie na polu walki nie pozwalają jej w pełni rozwinąć skrzydeł. Mimo to gra wyraźnie zarysowuje swoją obecność na bardzo ciasnym rynku strategii czasu rzeczywistego. Maelstrom daje nam możliwość sterowania naszym bohaterem z pierwszej perspektywy, to znaczy z oczu bohatera, i robi się z tego wtedy trochę prymitywny, aczkolwiek bardzo zabawny shooterek. Zwykle nie traktujemy wymagań sprzętowych gry jako jej wady, ale w tym wypadku trzeba o tym powiedzieć. Maelstrom ma bardzo wysokie wymagania. W grze Transformers The Game, bazującej na potencjalnym kinowym hicie tego lata, usłyszymy dwa bardzo znane głosy z bardzo nieznanymi nazwiskami. Chodzi o Petera Cullena i Franka Welkera. Ci dwaj panowie podkładali głos w słynnej, dosyć starej kreskówce The Transformers. I w zasadzie to tyle. Ci panowie, czyli Peter Cullen i Frank Welker, podłożą głosy pod najbardziej dwa znane roboty z Transformersów, czyli pod Optimusa Prima i pod Megatrona. Zaatakują jeszcze w to lato, zaraz po premierze filmu. Monopolistą w dziedzinie sportów zimowych w Polsce jest od kilku lat Adam Małysz. Przez te jego skoki coraz częściej zapominamy, że na nartach przede wszystkim się jeździ, nie skacze. Na szczęście wielkie krokwie i loty w planicy nie zdominowały umysłów całego świata i są jeszcze programiści, których nie obchodzi ani punkt K, ani to czy wieje wiatr, z tyłu, z boku czy z przodu. To im zawdzięczamy serię SSX i jej najnowszą odsłonę SSX Blur na Nintendo Wii. Owszem, skacze się tu i to dużo, ale są to skoki, jakie oglądamy w programach o sportach ekstremalnych, a nie na jedynce. Poza tym zawodnicy ubrani są raczej w lanserskie ciuchy niż w wąsy. Do wyboru mamy snowboard lub narty, kilka większych lub mniejszych pagórków i całe mnóstwo turniejów, w których możemy wziąć udział. Są więc szaleństwa na halfpipe, popisowe zjazdy, w których pędząc na złamanie karku ścigamy się z oponentami, konkursy trików czy wreszcie konkurencje slalomowe, w których jeździmy od chorągiewki do chorągiewki. Kontrolę nad naszym zawodnikiem sprawujemy za pomocą nunchaka i wheelota. Ten pierwszy odpowiedzialny jest za sterowanie, gdy mamy kontakt z podłożem, podskoki i niektóre triki. Wychylenie gałki nunchaka funduje nam delikatny skręt, podczas gdy ruch nadgarstka już ostrzejszy. Wheelot z kolei odpowiedzialny jest za wygibasy w powietrzu. Wymachiwanie nim lewo-prawo sprawia, że obracamy się wokół osi pionowej, a ruchy góra-dół gwarantują fikołki. Niekonwencjonalne sterowanie pozwala się wczuć, jednak nie do końca się sprawdza. Nauka podstawowych trików i ruchów nie jest trudna, ale już bardziej złożone ewolucje przyprawiają nas o ból głowy. Akrobacje specjalne wykonujemy, kreśląc wheelotem rozmaite figury. Z jak Zorro jest najprostszą z nich. Wykonanie tych naprawdę trudnych graniczy jednak z cudem. Niestety bez nich daleko nie zajdziemy. Chwile frustracji są więc gwarantowane. Również udział w slalomie sprawia, że wątpimy w swoje umiejętności, bo chorągiewki udaje się omijać jedynie przy bardzo niskich prędkościach. Dopiero po jakimś czasie pojawia się myśl, że nie podołaliby nawet Japończycy, no chyba że się mylimy. W końcu trening czyni mistrza. Mankamenty związane ze sterowaniem można w sumie przeboleć. Mimo że SSX-owe realia są typowo śniegowe, gra paradoksalnie jest bardzo kolorowa i ładna. Postacie, mimo że wyglądają jak wycięte z komiksu, poruszają się bardzo realistycznie. A dźwięk deski sunącej po śniegu sprawia, że wiosna za oknem wcale nas nie cieszy. SSX Blur to całkiem przyjemna gra, ale niestety ja jestem już chory na Xboxa 360. Nie chce mi się grać bez achievementów.
Nastała era kolejnej wielkiej gry MMO, Lord of the Rings Shadows of Angmar. Jest już dostępne. W grze wcielamy się w postać należącą do jednej z czterech podstawowych ras, czyli albo w ludzia, albo w krasnoluda, albo w hobita, albo w elfa. No i stworzoną przez siebie postać wprowadzamy do wirtualnego świata, no i możemy przemierzyć calusieńkie śródziemie. To, co najbardziej ekscytujące w grze Lord of the Rings Online, to to, że możemy spotkać się w śródziemiu takie sławy jak Gandalf, odwiedzić takie miejsca jak gospoda pod rozbrykanym kucykiem, czy nawet własnoręcznie pokonać Nazgula. A tymczasem Borym Lasem, konkurs, w którym do wygrania jest gra Settlers Dziedzictwo Królów. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które brzmi: na jakiej platformie początkowo ukazała się pierwsza część gry The Settlers? Odpowiedzi wysyłajcie na mail konkurs@gram.pl. W tytule maila wpisujecie Settlers Dziedzictwo Królów. Do wygrania Settlers Dziedzictwo Królów. Nazwisko zwycięzcy znajdziecie na stronie www.gram.pl. Kilka miesięcy temu wszystkie portale internetowe i wszystkie pisma branżowe były zgodne co do jednego. Najlepsza strategia roku 2006 i najlepsza gra pecetowa 2006 to Company of Heroes, Kompania Braci. Również w Polsce, w kraju, gdzie Dawn of War było bardzo popularne, Kompania Braci przyjęła się równie dobrze jak poprzednia gra tych twórców, czyli firmy Relic. Jest to przede wszystkim zasługa silnika Havok, jak zwał tak zwał. Ważne, że ten silnik równie dobrze mógłby, moim zdaniem, posłużyć do stworzenia niezbyt może skomplikowanej, ale zawsze gry akcji, ponieważ jeżeli włączymy strategię, włączymy sobie Kompanię Braci, to to wygląda rzeczywiście jak normalna strategia. Ale jeżeli scrollem myszki przybliżymy to wszystko maksymalnie jak się da, to okazuje się, że mamy bardzo ładną grafikę, że mamy odwzorowane wszystkie mundury zgodnie z realiami II wojny światowej, że huk z pistoletu wygląda bardzo widowiskowo, że oni się czają, skradają, rzucają granaty. Gra wygląda po prostu jak strzelanina akcji, a nie jak nudna strategia turowa. A nie jest strategią turową, bo jest po prostu bardzo dynamicznym RTS-em. Jest to dynamiczny RTS, tak jak powiedziałeś, i dzięki temu scrollowi, dzięki przybliżeniu widoku za pomocą myszki, zobaczymy, że wszystkie elementy, które są widoczne na planszy, można zniszczyć. Można rozjeżdżać drzewa, wysadzać domy. Wszystko się rozwala się. Rozwala. Ale oczywiście możemy też budować. Tradycyjnie każda gra strategiczna, każdy RTS to taki cykl. Rozbudowa bazy, rozbudowa wojska, atak, powrót, rozbudowa bazy, rozbudowa wojska, atak i tak dalej, i tak dalej. Jednak w tym wypadku nie jest to nudne, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo budowli, bardzo dużo elementów typu wieżyczki, zasieki, worki z piaskiem. Company of Heroes, Kompania Braci to naprawdę bardzo dobra strategia czasu rzeczywistego i chociaż pokazujemy ją w dziale klasyka, to tak naprawdę nie jest to stara gra, bo ona jest nowa, nie ma nawet roku, ciągle bardzo emocjonująca rozgrywka, polecamy. Zdjęcia do filmowej adaptacji Hitmana ruszyły pełną parą. Pracę rozpoczęto w Sofii, stolicy Bułgarii, a potem zdjęcia przeniosą się jeszcze między innymi do Istanbulu, do RPA i do Londynu. Czyli tak naprawdę łysy jedzie wszędzie, tylko nie do Moskwy. Największą gwiazdą filmu będzie Timothy Olyphant, który zagra właśnie łysego. Na razie go nie znacie, on będzie sławny dopiero po premierze Szklanej Pułapki 4, w której gra czarny charakter. Reszta nazwisk aktorów, którzy grają w tym filmie, to już zupełnie ósma liga, podobnie nazwisko reżysera też nie jest nikomu znane. Sytuację ratuje tylko Luc Besson, który Hitmana produkuje. Starsi gracze pamiętają zapewne Theme Hospital, zwariowaną symulację kariery szpitalnego ordynatora, która w wyjątkowo zabawny i złośliwy sposób opisywała codzienne perypetie szpitalnego personelu, zmagającego się z wyjątkowo tajemniczymi schorzeniami, takimi jak syndrom Elvisa czy kompleks niewidzialności. Mimo że pod względem technicznym program należał do zdecydowanie najgorszych w stajni nieistniejącego już od dawna studia Bullfrog, potężna dawka humoru oraz wyjątkowo proste sterowanie pozwoliła zjednać grze Theme Hospital sporą grupę wiernych fanów. Hospital Tycoon pełnymi garściami czerpie z dorobku uznanego poprzednika. Mamy więc egzotyczne choroby, produkujących obłoki zarazków pacjentów oraz niesamowitą aparaturę medyczną, pasującą bardziej do tajnego laboratorium nuklearnego lub na Wydział Fizyki Termojądrowej niż do szpitalnego gabinetu. Producenci zadbali także o uatrakcyjnienie gry, wzbogacając ją o nowy, nieznany wcześniej wątek. Wzajemne relacje personelu medycznego w naszym szpitalu nie są już tak jednoznaczne i platoniczne jak w Theme Hospital. Nasi podopieczni flirtują, kłócą się, złoszczą i gawędzą ze sobą niemal tak często jak Simowie z bestsellerowej serii EA.
Oczywiście wszystkie te zaszłości mają wpływ na ich pracę i formę zawodową, bowiem romans z uroczą asystentką często będzie pochłaniać ich uwagę o wiele mocniej niż pacjenci pukający do drzwi gabinetu. Obsługę programu znormalizowano tak, aby stanowiła wyzwanie zarówno dla doświadczonych graczy, jak i zupełnych nowicjuszy. Ilość ikonek, wykresów i statystyk zmniejszono do absolutnego minimum. Wyeksponowano zaś wszystkie wątki indywidualne, dodając panel czynności. Kuliste menu główne również nie powinno przysporzyć nikomu większych kłopotów. Pracy kamer ani stronie graficznej również nie można niczego zarzucić. Niestety od całości dość mocno odstaje oprawa muzyczna. Melodia, jaka będzie towarzyszyć nam podczas gry, do złudzenia przypomina te sprzed ponad 10 lat, zaś jęki i odgłosy dobiegające z poczekalni już po paru minutach zaczynają drażnić. Hospital Tycoon miał być przystępną dla wszystkich współczesną adaptacją klasycznej gry sprzed lat, wzbogaconą o parę wątków z najpopularniejszych symulacji. Wyszło połączenie The Sims oraz Theme Hospital, nie pozbawione uroku, jednak niezbyt odkrywcze i nowatorskie. Gra, tak jak i poprzedniczka, raczej nie zbierze najwyższych not, może jednak liczyć na obdarzonych poczuciem humoru fanów symulacji nie całkiem na serio. Hospital Tycoon to gra o szpitalu na wesoło, połączy miłośników The Sims i Theme Hospital. Dla mnie Hospital Tycoon to denerwująca muzyka i jeszcze bardziej denerwujące alasimowe paplanie bohaterów. To już wszystko na dziś. Przypominamy o konkursie Reakcja Łańcuchowa związanym z grą Stalker. Do wygrania jest wypasiony komputer z wypasionym monitorem, oprócz tego monitory, karty graficzne i zestawy głośników. Konkursu szukajcie na stronie gram.pl/reakcja. W ogóle zaglądajcie na stronę www.gram.pl i koniecznie za tydzień o tej samej porze włączcie czwórkę. A tymczasem do zobaczenia!